Ostatnie wydarzenia w domu Zenka Martyniuka, ikony polskiego disco polo, jego żony Danuty, nie należą do łatwych. Najwięcej kontrowersji wzbudza sytuacja związana z ich synem, Danielem Martyniukiem, która doprowadziła do decyzji ojca o zastosowaniu specyficznej formy kary. Rodzinne zmartwienia jednak na tym się nie kończą. Danuta Martyniuk aktywnie wyraziła swoje oburzenie na sytuację związaną ze zwolnieniem ciężarnej Małgorzaty Tomaszewskiej z pytania na śniadanie. Jej emocjonalny komentarz pod postem Joanny Kurskiej w mediach społecznościowych, w którym wezwała do działania feministki, pokazuje, że temat ten wywołał w niej silne reakcje. Tymczasem, okres największej popularności Zenka Martyniuka w telewizji polskiej zdaje się dobiegać końca. W przeszłości lider zespołu Akcent mógł liczyć na liczne występy i specjalne względy ze strony TVP, co przynosiło mu znaczące korzyści finansowe. Obecnie, w kontekście zmian kadrowych i strategii stacji, trudno przewidzieć, czy ten trend zostanie podtrzymany w 2024 roku. Dodatkowo, sytuacja finansowa rodziny Martyniuków może ulec zmianie w związku z ewolucją rynku muzycznego i koncertowego. Jak ujawniła Edyta Folwarska w rozmowie z portalem Party, złote czasy wysokich stawek za koncerty Zenka Martyniuka należą już do przeszłości. Folwarska, dziennikarka i pisarka, przybliżyła, na jakie stawki mogą obecnie liczyć gwiazdy disco polo, sugerując, że te mogą być niższe niż w okresie szczytowej popularności Martyniuka. Chociaż stawki za koncerty gwiazd disco polo, w tym Zenka Martyniuka, nadal wydają się być pokaźne, realia finansowe okazują się być bardziej skomplikowane. Jak wyjaśnia Edyta Folwarska, autorka specjalizująca się w segmencie branży muzycznej, wysokie kwoty brutto nie przekładają się bezpośrednio na zyski netto artystów. Właśnie każdy myśli, że 25 tysięcy złotych za koncert to jest dużo, ale to nie jest dużo. Dlatego, że bierzesz 25 tysięcy, minus 20% podatku, do tego masz 5 osób do podziałki, musisz zapłacić kierowcy, musisz zapłacić tancerzom, musisz zapłacić DJ-owi, musisz wziąć garze dla siebie, musisz pokryć koszty noclegu, koszty paliwa, jakieś jedzenie. Tłumaczy Folwarska. Ostatecznie, według niej, na ręku większości twórców zostaje około 5 tysięcy złotych. Zenon Martyniuk, mimo swojej wieloletniej popularności, również musi zmierzyć się z nowymi realiami rynkowymi. Jeszcze przed pandemią COVID-19 zarabiał znacznie więcej, jak ujawnia Folwarska. Były złote czasy, że Zenek brał i po 40 tysięcy i 80 tysięcy za koncert. Jednak obecnie, nawet największe gwiazdy są zmuszone obniżyć swoje wymagania finansowe ze względu na trudniejszą sytuację na rynku. Pandemia i zmiany w branży muzycznej znacznie wpłynęły na rynek koncertowy, co odbija się na zarobkach artystów. Niewielkie zainteresowanie ze strony telewizji polskiej tylko pogłębia trudności, przed którymi stoją Martyniukowie. Nawet jeśli Zenek Martyniuk, podobnie jak inny znany artysta Norbi, zarabia więcej na swoich regularnych koncertach niż na występach telewizyjnych, to przed nimi jego rodziną rysuje się wyzwanie adaptacji do nowych warunków rynkowych. Ta sytuacja podkreśla, jak branża rozrywkowa jest podatna na zmiany i jak istotne jest dostosowywanie się do nowych realiów, zarówno dla artystów, jak i dla ich rodzin. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.